Ełczanin Michał Smalec bezkonkurencyjny w półmaratonie ełckim. W samo południe na starcie piątej już edycji zawodów ustawiło się aż 221 biegaczy z różnych stron Polski oraz z Litwy. Trasa półmaratonu nie należała do najłatwiejszych. Liczne podbiegi i padający deszcz dały się we znaki wszystkim zawodnikom. Najszybszy Michał Smalec dystans liczący 21 km i 97 metrów pokonał w godzinę 12 minut i 5 sekund. Biegłem sobie spokojnie i dobiegłem, no tam nie było historii żadnej tego biegu, ale bardzo fajna trasa, bardzo zróżnicowana, za szarejkami było bardzo duże błoto, prawie że po kostki i to tak odcinek, ja wiem, z 2-3 kilometrów, także było to wymagające, było trochę fajnych podbiegów, także nie nudziłem się, było co robić, no, podobne prędkości, podobne treningi, to praktycznie biegam 4 do 5 razy w tygodniu, także to nie było dla mnie coś takiego, nie wiem, ponadwysiłkowego. Tylko że to biegam samemu w lesie, tak? Nikt tego nie widzi. Tutaj akurat była okazja, żeby pokazać się w Ełku. Półmaraton jak najbardziej fajna godzina rozrywki. Dopiero po 4 minutach i 28 sekundach za Smalcem na metę przybiegł Marcin Matysiak, reprezentant Augustowa, który wywalczył drugie miejsce. Na trzecim stopniu podium stanął Łukasz Zimmer z Torunia, który bieg ukończył z czasem godzina 17 minut i 30 sekund. Wśród pań pierwsza na mecie zameldowała się Litwinka Modesta Kamińskie. Trasę maratonu pokonała w godzinę 31 minut i 34 sekundy. Radość z frekwencji zawodów oraz wygranej naszego reprezentanta nie krył Paweł Głowacki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku. Jest to poniekąd rekord, mimo że warunki nie są do końca sprzyjające. No i drugi powód zadowolenia to taki, że zwyciężył Michał Smalec, czyli Ełczanin, osoba, która tu myślę świetnie reklamuje nie tylko tę imprezę, ale również nasze miasto w Polsce. Nie tylko w Polsce, nasza trasa ełcka nie jest lekką trasą. Wszystkie osoby, które tutaj biegają, mogą to stwierdzić. Natomiast o godzinie 6 rano, gdy jeszcze sprawdzaliśmy oznakowanie, można było spokojnie ją przejechać. No w tym momencie były już problemy z przejazdem z racji tej, że warunki atmosferyczne są takie, jakie są, także myślę, że ten posiłek regeneracyjny się będzie podwójnie smakował, no i sam sukces oczywiście, jako i same dobiegnięcie do mety również dzisiaj jest niewątpliwie wielkim, ogromnym sukcesem.